Czy żona napiernicza ludzi w Portland, w Oregon? No, zanim dojdziemy do tego, czy faktycznie ZOMO napiernicza i czy faktycznie jest w Ameryce ZOMO, no to trzeba się zastanowić nad tym, co to jest ten Portland, Oregon. Portland, Oregon to jest duże miasto za górami skalistymi, góry skaliste, jeżeli pamiętacie z różnych filmów, z westernów, no to pokazują te wszystkie takie zlodowaciałe lody, śniegi na górach i tam różne farmy, Wyoming, Kansas, Missouri, tego rodzaju rzeczy. No to właśnie tam to jest Oregon. On jest na północy, na samej północy, przy Pacyfiku. Ponad sobą też się ma następny stan Washington, ale to nie jest Washington District Columbia, gdzie jest stolica, tylko Washington stan. Portland to mniej więcej zaczynał się w tym okresie, kiedy w Polsce było powstanie listopadowe, czyli to 1830. W tym czasie to cała Kalifornia, to tam był szał złota. Także całe te zachodnie wybrzeże to dopiero się zaczynało nabierać jakichś takich barw dzięki tym emigrantom. Emigranci docierali do Portland przez ten Oregon Trail, czyli była taka trasa 2000 mil, to ponad 3000 kilometrów właśnie przez te góry skaliste wzdłuż rzeki Missouri i oni docierali w to miejsce. Portland jest oddalony 60 mil, czyli 100 kilometrów od samego Pacyfiku, no ale jest w takim przyjemnym, w takiej dolinie, ma rzekę, także tam się osiedlali. Oregon jako sam w sobie, no to jest znany z tego, że bardzo dużo miał drzew. Zaczynało to się od Nowej Anglii, gdzie wszyscy ci z Anglii, ze Starej Anglii, co przyjechali, byli zdziwieni ilością tych drzew, no bo w Anglii to w zasadzie do dnia dzisiejszego to drzew nie ma, no ale to tych drzew tu już nie było w Anglii 400 czy 500 lat temu, kiedy zaczynali przyjeżdżać do Ameryki, nie było lasów, bo po prostu wszystko było wycięte na użytek i nigdy tam nie sadzono nowych. W każdym bądź razie Portland, Oregon to takie dziadowskie małe miasteczko, to tam parę tysięcy było. Ogólnie to większość białych. Troszeczkę rozrostu nastąpiło w czasie II wojny światowej, bo tam ze względu na ten dostęp do Pacyfiku i od drugiej strony, nie od Atlantyku, to zaczęli tam robić statki, te Liberty. Także to było dobre miejsce na produkcję, na stocznie. Dużo ludzi wtedy przyjechało tam, najróżniejszych charakterów, numerów, dziwacznych osób. Łącznie dużo murzynów zaczęło przyjechać, no bo dużo białych to walczyło na froncie. Także ściągali tam do pracy. W latach 40. 50. Portland to był znany ze swojego bandytyzmu, ze swoich burdeli, ze swoich salonów gier. Po prostu to był wielka jedna dziki zachód, jakby można powiedzieć. W latach 50. 60. Zaczęli tam przyjeżdżać hippisi z Kalifornii, którzy powiedzmy mieli jakieś tam idee i nie mieli pieniędzy, czy nie mieli jakiejś smykałki do zrobienia pieniędzy w cieplejszej Kalifornii, no to tam zaczęli zakładać najróżniejszego rodzaju komuny, nie komuny i takie kibuce w sumie, jakieś państwowe organizacje, wspólnoty. I dzięki temu to właśnie Portland jest na dzień dzisiejszy to jednym z najbardziej zamieszkałych ludzi przez wszystkich homoseksualistów, czyli lesbijki, LGBTQ, także że wszystkie te sześciokolorowe tęcze to tam są najbardziej popularne. W 2009 roku to wybrali na tego głównego burmistrza, majora miasta, właśnie homoseksualistę. Portland jest również znany z tego, że jest tam najmniej
ludzi religijnych. Chyba 60 czy 70% to mówi, że w ogóle nie jest religijna. No i ma swoje, te swoje takie poglądy bardzo, bardzo lewicowe. No i często walczyli o wolność słowa. Jednym z tych wolności słowa to była kwestia nagości na scenie. Także tam w konstytucji wprowadzono jedno, że jedną z pierwszych konstytucji amerykańskich stanów to wprowadzili właśnie dotyczące homoseksualistów i małżeństw i tak dalej, a drugie to właśnie wolność słowa na temat tej pornografii. No i na dzień dzisiejszy to tam jest najwięcej na mile, czy ilość mieszkańców właśnie różnych seks shopów, najróżniejszych kin pornograficznych i tak dalej, no ale co się z tym łączy, to również największa jest pedofilia i trafik, czy wymiana właśnie handel pornografią dziecięcą. No ale dlaczego mówię o tej swobodzie? No ta swoboda to jest, doprowadziła do tego, że to jest taki magnes dla tych wszystkich ludzi, takich idealistów, którzy oni tam uważają, że wolność wypowiedzi i sprzeciwy i wszelkiego rodzaju bitwa z państwem to jest coś normalnego. W 2000 roku był tam Bush, to on nazwał Portland małym Libanem i to się przyjęło, i że po prostu tam były walki na ulicach, tam były protesty, tam po prostu był mały Liban, tak jak on to określił. No i ta historia z tą wolnością słowa, właśnie dochodzę do punktu teraz tych wydarzeń z przedostatnich dni, tygodni, kiedy wychodzą ludzie w maskach, zamaskowani, mają te różne czarno-białe flagi z napisami internacjonaliści, czyli międzynarodówka, taka anarchia, antyfaszyści, te antify najróżniejszego rodzaju. No i co oni robią? Oni robią to, że im się wydaje, że protestują przeciwko komuś, no ale sprowadza się do tego, że oni stają na środku głównego przejazdu, głównej ulicy w centrum miasta, no i blokują autobusy, blokują prywatne samochody. I tam będzie widać, na motorach przejeżdżają to ci motocykliści, to tylko dodają gazu po prostu na wysokich obrotach i straszą tych herlawych anarchistów i te anarchistki i przejeżdżają. Ale bardzo często samochody boją się przejechać, żeby ktoś nie upadł i żeby nie przejechali z autobusu, to wskakują naprzód autobusu, bo w Ameryce to większość autobusów to ma taką rampę i na tej rampie to kierowca w zasadzie jak nie ma człowieka z rowerem, to ta rampa jest podniesiona, ale jeżeli ktoś ma rower i chce przejechać im autobusem, to kierowca wychodzi, składa tą rampę, człowiek daje ten rower z przodu, wchodzi do środka, jedzie i tam za jakiś czas odwrotnie bierze ten rower. No w każdym razie oni zablokowali ruch na tej głównej ulicy, no i krzyczą te swoje różne hasła rewolucyjne, krzyczą, ubliżają, ludzie tam, przechodnie, obserwatorzy, no to tam im też wyzywają, żeby poszli do domu, jeden człowiek krzyczy, czy oni pracują, to tam drugi krzyczy, że tak, pracuje tu i tam, to ten krzyczy do niego, tak, to ja pójdę zobaczyć, czy ty pracujesz, no ale większość to obi boków, to jakieś lewackie wychowanie, najprawdopodobniej dzieci profesorów na tych uczelniach lokalnych. No i co się dzieje? Tam jest jedna taka staruszka, która chodzi i tam coś krzyczy, pięścią do nich wymachuje, wychodzi jakiś też murzyn, mówi, że on jedzie do pracy, wychodzi jakiś biały, mówi, że on już 2 godziny i tak jeździ, to teraz dojdzie następne 2 godziny i dosyć kwiecistym językiem im powiedział, żeby wy z tego miejsca, bo on się spieszy do domu. No i po pewnym czasie już nastąpiła kulminacja, no i nadchodzi to ZOMO. Te ZOMO to jest ten SWAT, czyli ta taka siła policyjna w maskach, w hełmach najróżniejszych tam ochronnym ekwipunku. No i przyszła, no i tak z autobusu w zasadzie wyszła, wybiegła.
Wyłapali tam chyba z 5 czy z 10, no ich tam zaaresztowali najprawdopodobniej. No ludzie to klaskali, krzyczeli, brawo, brawo, brawo. No i właśnie to tak to się zakończyło. Portland jako liberalne, takie socjalistyczne miasto, bo to jest socjalistyczne miasto, oni mają tego rodzaju problemy, bo oni bardzo, bardzo popierają bezdomność i bezrobocie. Co to znaczy? To znaczy, że nie starają się, żeby ludzie zaczęli jakoś pracować, tyle tylko, że im ciągle dają, a to zupy, a to różne schronienia, pozwalają im tam mieszkać w parkach miejskich, pozwalają im zostawiać odchody na ulicach i to wszystko w ramach tej niby wolności. Także nie ma ścigania, nie ma tej twardej ręki. No i to rozbestwia wszystko. I teraz jest kwestia, czy jest to ZOMO, czy nie jest to ZOMO. No bo część ktoś popatrzy i powie, no ZOMOwcy zbili tych protestantów. Przede wszystkim, jeżeli porównując polskie ZOMO i amerykańskie ZOMO, no to po tym aresztowaniu, no to większość z tych ludzi to tam nie będzie miała dużych problemów, bo będą wypuszczeni i tak przez tych sędziów, to nie wejdzie im na żadną kartotekę. Także spałować to ich ta policja nie spałowała, no żeber im nie połamała. No ale najważniejsza jest sprawa to, czy tak jak ZOMO to biło tych ludzi, którzy wyszli na ulicę przeciwko jednej jedynej partii PZPR, nie demolowała niczego i ZOMO po prostu jakieś pokojowe demonstracje likwidowała, a w Ameryce no to te siły policyjne zbrojne no to bardzo, bardzo elegancko do tego podchodzą i pilnują porządku publicznego, pilnują tych ludzi, którzy płacą im podatki, ludzi, którzy jeżdżą autobusami, którzy płacą za bilety i chcą przyjechać o czasie, no i ludzie, kierowcy, którzy również są ścigani. Także w Ameryce nie ma ZOMO jako takiego, są siły policyjne zbrojne. Jeżeli ten filmik się podobał, to proszę zostawiać kciuki, proszę zostawiać plusy, proszę wysyłać sznureczek do znajomych na swoich społecznościowych portalach i do następnego.